Czołem, czołem! Mówi do Was Staczewski. Witajcie na moim prywatnym kanale. Dzisiaj zajmiemy się maleńką latarką z Chin, czyli przed Wami Olight i3e EOS. I na samym początku trzeba powiedzieć, że mam nadzieję, że ten odcinek będzie dość krótki, ponieważ ta latarka no nie ma jakichś wielkich specyfikacji technicznych, funkcjonalności i wielu cech, które trzeba by było tu omówić i opowiedzieć Wam o nich. Natomiast będą dwa odcinki o tej latarce. Pierwszy to będzie ten, gdzie mówię tylko o niej i faktycznie dość krótko i streszczam się, mam nadzieję. A drugi będzie to odcinek porównawczy z latarkami z serii i1R. Ponieważ ktoś może chcieć sobie kupić latarkę do breloczka i wybiera między tymi trzema modelami, bo są dwa modele z serii i1R, zresztą o nich też już mówiłem i macie tu gdzieś link do tego odcinka, tu gdzieś powinien się pojawić. I warto by było powiedzieć, czym się różnią, czym się charakteryzują i która jest najmniejsza, która jest największa, która będzie wygodna, a która nie. No to tak ode mnie. Jest jeszcze jedna rzecz we wstępie, o której powinienem powiedzieć, ponieważ mój najbardziej znielubiony film na tym kanale to odcinek o latarce S2R Baton. Ostatnio nawet Militaria chyba nagrały reklamę tej latarki. Po reklamach się nie sugerujcie, sugerujcie się recenzjami. I ta latarka stoi tutaj. Jest to najbardziej nielubiany odcinek na moim kanale, ponieważ wszyscy byli zbulwersowani, że nie pokazałem jak świeci. I dlaczego tak nie pokazałem jak świeci? Nie pokazałem jak ta latarka świeci i jest ku temu kilka powodów. Po pierwsze, są inne kanały, gdzie ludzie pokazują jak ta latarka świeci, więc możecie sobie to tam zobaczyć i zapraszam do innych kanałów, również anglojęzycznych. To też się często przydaje, ten YouTube anglojęzyczny jest większy niż nasz. Po drugie, według mnie nie widać tego dobrze na filmie i są ku temu dwa powody, a raczej dwie przyczyny techniczne, dlaczego tego nie widać. Po pierwsze, zupełnie inaczej będziecie widzieć to światło latarki na wsi, gdzie macie kilka domów. Zupełnie inaczej będziecie widzieć to światło tej latarki w mieście, gdzie pełno jest lamp i jest tak naprawdę pomarańczowo w nocy, a nie ciemno. Zupełnie inaczej będziecie to widzieć na małej klatce schodowej, tak jak u mnie w bloku na przykład. A zupełnie inaczej będziecie widzieć światło tej latarki w ciemnym, gęstym lesie, gdzieś totalnie w nocy. Jedyne światło, jakie będziecie mieli, to na przykład ognisko. I mówię to z własnego doświadczenia, ponieważ świeciłem we wszystkich tych miejscach albo tą latarką breloczkową, którą tutaj jedną, drugą widzicie, albo tą właśnie S2R Baton. I totalnie różnie to widać. Dlatego podaję przedziały lumenowe, tak jak podaje to producent. I każdy, kto miał chociaż jedną w życiu porządną latarkę, a nie jakąś z bazaru, która miała określone wartości lumenowe, będzie się orientował. To tak samo jak orientowanie się, nie wiem, w rozmiarach plików z gigabajtami, kilobajtami, które się najpierw wydają dość taką egzotyczną jednostką, albo nie wiem, z prędkością. Wiecie przecież, jaka jest różnica między prędkością 60 km na godzinę albo 100 km na godzinę. Jest to pierwszy powód, dlaczego tego dobrze nie widać, a drugim powodem jest to, że kamera zafałszowuje. No naprawdę, kamera to nie jest ludzkie oko, nie jest tak sprawna, nie ma tak wielkiej rozdzielczości i tak dalej, więc Wam zafałszuje ten obraz. I co z tego, że pokażę Wam, jak świecę na przykład na swoją ścianę w nocy w pokoju, albo nie wiem, na klatce schodowej, jak wygląda to światło. Będziecie je widzieć u mnie na filmie, jak zupełnie inne warunki będziecie mieli u siebie w domu, bo mieszkacie w różnych miejscach. I zupełnie inaczej będziecie to odbierać, bo będziecie odbierać to tylko oczami, a nie oczami przez zniekształcone oko kamery. I to są powody, dla których nie pokazuję świecenia latarek. Mam nadzieję, że się wytłumaczyłem. Jak Wam się to nie podoba, nie zgadzacie się z tym, możecie mi dislajkować filmy. Okej, przyjmuję to na klatę, ale po prostu uważam, że bezsensem jest świecenie i pokazywanie, jak świeci latarka. No totalnie, no po co to jest? Komu to potrzebne? A komu to potrzebne? A komu to potrzebne? Właśnie. A dlaczego? Dlaczego? To tak jakbym siedział 15 minut, strugał patyk i mówił Wam, nie, fajnie się struga, widzicie, jak strugam patyk, jest super. Na tym polegają filmy o nożach też w większości na YouTubie i według mnie to też jest bezsens, no bo struganie patyka i to, jaką agresję cięcia ma na przykład stal, no to Wy będziecie wiedzieć, robiąc to samemu, nie da się tego pokazać na filmie. Strugać patyk może każdy nóż. Świecić będzie każda latarka. Z tym, że no, trzeba kilka latarek co najmniej w życiu mieć, żeby wiedzieć, jakie wartości lumenowe Wam wystarczą i jakie są zupełnie zbędne, a jakie są przehajpowane. No bo są takie latarki, które są przehajpowane i te wszystkie 900, 1000, 2000, 5000 lumenów, to wszystko są już szperacze i to jest Wam zupełnie niepotrzebne do normalnego życia. To Wam starczy i o tym Wam dzisiaj opowiem. Tak więc wszystkie wstępy i moje tłumaczenia mamy za sobą i przechodzimy sobie do wymiarów, wagi,
jakości wykonania i materiałów użytych do wykonania tej latarki. Jeżeli idzie o wymiary i wagę, to latarka ta jest dość długa, dość naprawdę wysoka, bo ma 65 mm długości i jak sobie do tego doliczymy to kółko do kluczy, które tutaj jest i na przykład ja stosuję jeszcze karabinczyki od Baribala, żeby móc szybko wypiąć dany sprzęt, no bo czasami kombinerki z małego tula Wam się przydają, bardzo szybko potrzebne, bez dodatkowego szpeju, albo właśnie latarka bez dodatkowego szpeju i kluczy i w ogóle dużego ciężaru, no to to już się robi naprawdę dość długo. Te 65 mm to już sporo, natomiast jest to podyktowane tym, że bateria ta nie ma akumulatorka, tylko jest zasilana paluszkiem, ale to o tym też zaraz. W najszerszym miejscu ma 14 mm średnicy i pusta waży 8 gram. Jednak myślę, że nie będziecie nosić pustej latarki bez źródła zasilania w środku i z paluszkiem w środku waży 19 gram. Czyli przy kluczach też nie powinno być to jakoś tam dużo i nie będziecie odczuwać tego na co dzień. 19 gram to faktycznie nie tak dużo. Korpus tej latarki wykonany jest z aluminium i tym razem nie jest napisane, że jest to aluminium lotnicze i bym się chyba nawet z tym zgodził, bo nie jest to aluminium serii 7000, ale nie jestem materiałoznawcą, metalurgiem, nie znam się na takich rzeczach, więc tutaj mi nie ufajcie. Natomiast o dziwo podana jest symbolika tego aluminium i o ile się nie mylę, jest to aluminium A6061 T6A. Napiszę Wam to tutaj jeszcze, bo mogę się pomylić gdzieś tam. I jest to aluminium pokryte twardą anodyzacją typu drugiego, czyli ta czarna farba nie powinna złazić, znaczy anodyzacja, nie farba, nie powinna złazić, ale w porównaniu ze starszymi latarkami I1R, których używam od roku albo i dłużej i moja dziewczyna i w ogóle pół rodziny mojej używa tych latarek, no to Wam pokażę, jak się takie latarki zużywają. Bijąc o klucze, gdzieś tam się przycierając, pracując w torebkach, plecakach, nerkach i innych takich rzeczach będziecie to dobrze widzieli, no bo tutaj na zbliżeniu to raczej nie widzicie. Jeżeli zaś idzie o szkło, to nie było nic podane na temat szkła, nie wiem jakie tu jest szkło, pewnie jakieś w miarę wytrzymałe szkło, oczywiście jest otoczone takim kołnierzykiem, żeby się nie zbiło od razu jakby upadło na ziemię, no więc myślę, że nie powinno być tu jakichś większych problemów z tym szkłem, pewnie się będzie rysować, no bo to nie jest oczywiście szkło szafirowe. Jeżeli zaś idzie o jakość wykonania, no to trzeba powiedzieć, że nie ma się tu do czego przyczepić, nie jest to oczywiście wykonanie customowych polskich noży i nie jest dopieszczone co do milimetrów, natomiast no, jest to produkcyjna latarka za nieduże pieniądze, wykonana bardzo poprawnie, nie ma niedoszlifowań, niedomalowań, nie ma jakichś takich dziwnych rzeczy, które by się mogły tutaj zdarzać, więc absolutnie nie mam się do czego doczepić, latarka jest ładna, estetyczna i powinna się podobać zaraz po wyjęciu z malutkiego pudełka. Tak więc wymiary, wykonanie i materiały mamy za sobą, przechodzimy płynnie do specyfikacji technicznej i warto by było od samego początku nadmienić, jak ta latarka zabezpieczona jest przed czynnikami zewnętrznymi, ze środowiska zewnętrznego. I nie ma tutaj żadnej odporności na upadki, przynajmniej ja czegoś takiego nie znalazłem, ani nie doczytałem. Jeżeli się mylę, to oczywiście mnie poprawcie. Więc nie rzucajcie tą latarką na wszelki wypadek, nie upuszczajcie jej na wszelki wypadek z kluczami albo z pękiem kluczy, jak już w ogóle jest ciężko, to te latarki mają ciężko przeżyć. Chociaż I1R przeżywały bardzo dużo różnych rzeczy i obijania się i upadków też i jakoś do tej pory funkcjonują, natomiast celowo tego nie wolno robić, nie powinno się robić. Może nie wolno, tylko nie powinno się robić, ale za to jest tutaj odporność na wodę i jest to standard IPX8, czyli praktycznie najwyższy. Standard ten pozwala topić tę latarkę do 30 minut na maksymalnie 2 metrach głębokości. I z doświadczenia wiem, że czas ten można sporo przeciągnąć, natomiast co do głębokości to się nie orientuje, ale myślę, że 99,9% przypadków to będzie głównie zalanie albo nie wiem, utopienie gdzieś tam przez chwilę w czymś tam, więc w jakiejś wodzie, więc nie ma co tutaj się przejmować tą głębokością za bardzo, a czas myślę, że można spokojnie nawet tę latarkę zamrozić, co pokazują testy czasami innych sprzętów z tego typu właśnie standardami. Standard IPX8 nic nie mówi na temat pyłoszczelności, więc uważajcie, bo pył mógłby teoretycznie zaszkodzić tej latarce, chociaż jeżeli jest tu wodoodporność i uszczelka, to może i pył się też nie dostanie. I krótko o budowie. Latarkę tę można rozłożyć na dwie części, na tył i na głowicę. I oczywiście cała elektronika znajduje się w głowicy, tam gdzie jest szkło i dioda, a dioda jest oczywiście Philipsa. Konkretnie jest to Philips Luxon TX LED. Dużo tych X-ów trochę, no ale tak, to jest ta dioda. Ona jest też stosowana, zdaje się, w I1R w tej serii i tam się nic nie zmienia. Dioda ta ma 90 lumenów mocy i to jest stała moc, bo tu nie ma żadnych trybów. Nie możecie sobie dostosować żadnego trybu świecenia, jest tylko jeden tryb.
tryb absolutnie wystarczający, a czasami to bym nawet powiedział, że zbyt duży. No bo tak szczerze, latarki w okolicach 100 lumenów to są wystarczające na co dzień do EDC i totalnie nie potrzebujecie 600, 800, 1000, 2000 lumenów, bo to jest zupełnie zbędne. To chyba na poszukiwaniach, nie wiem, zaginionych ludzi w lasach. Na co dzień okolice 100 lumenów są zupełnie wystarczającym wynikiem, bo wystarczą, nie wiem, do przyświecenia sobie gdzieś w samochodzie, przy jakichś drobnych naprawach, nie wiem, na klatce, jeżeli światło nie działa, przy, nie wiem, otwieraniu jakiejś skrzynki gdzieś na zewnątrz z prądem czy z czymś i to absolutnie wystarczy. Więc te 90 lumenów to jest absolutnie wystarczający rezultat i na co dzień sprawdzi się w zupełności. A jeżeli jesteśmy przy mocy świecenia, to trzeba też powiedzieć o tym, jak długo ta latarka może świecić i na zwykłym paluszku, który możecie sobie kupić w jakimkolwiek markecie, kiosku, sklepiku i tak dalej, no to będzie świecić 45 minut ciągłego świecenia. Natomiast jeżeli idzie o akumulator litowo-jonowy, bo taki też można zastosować, on się nazywa chyba NiMH, tak dziwnie brzmi, no to na tym akumulatorze latarka ta będzie świecić 90 minut. I myślę, że są to wystarczające czasy, z tym, że ten akumulator jest dość drogi i może czasami wyjść drożej niż sama latarka, ale o cenie to też powiem Wam na samym końcu. Trzeba by było też jeszcze wspomnieć o zasięgu świecenia i zasięg świecenia tą latarką to 44 metry, czyli na 44 metry będziecie widzieć, jak sobie nią poświecicie. Czyli jest to całkiem znośny wynik, całkiem niezły wynik i naprawdę w codziennym użytkowaniu powinien wystarczyć. I oczywiście nie powiedziałem, jak się tę latarkę uruchamia, czyli uruchamia się ją poprzez przekręcenie. Widzicie, teraz świecę, widzicie? Teraz świecę latarką. Uruchamia się tę latarkę poprzez przekręcenie głowicy do samego końca, tak żeby już wyczuć opór. Lekki opór, nie przekręcajcie tego za mocno, bo skręcicie gwint. No i to by było chyba w sumie tyle. Rozkręca się ją w przeciwnym kierunku i się wtedy ją rozkręca. Całe używanie tej latarki. Jak się zużyje paluszek, to trzeba włożyć nowy. I tyle. I na samym końcu trzeba powiedzieć, że dodatkiem do tej latarki jest oczywiście kółko do kluczy i nie ma się do czego tutaj przyczepiać. Jest to latarka breloczkowa, więc trudno się przywalić o to, że jest tu kółko do kluczy, jak na przykład w przypadku dużych Victorinoxów, ale tam już też się przywalam coraz mniej. Może w przypadku dużych multituli bym się jeszcze mógł przywalić o kółko do kluczy. I to by było wszystko, jeżeli idzie o specyfikację techniczną. Trzeba teraz zrobić podsumowanie. A jeżeli idzie o podsumowanie, to zacznijmy sobie od tego, że Olight, jak to? Olight ma kilka wersji kolorystycznych i są różne, sezonowe, jakieś specjalne. Możecie też znaleźć wersję taktyczną, zieloną, żeby świecić sobie przy kluczach w lesie, jak mieszkacie w chatce w lesie, żeby niedźwiedzie Was nie widziały, jak świecicie. No może Wam będzie do EDC pasować zielonego, bo tak przy innych okazjach to raczej nie. I tak się będzie to zdzierać i będzie widać aluminium. To po pierwsze. Po drugie, jest wersja specjalna tej latarki, która świeci światłem UV. I to naprawdę fajny feature, fajny gadżet i może się to gdzieś tam przydawać. Na przykład jak już uruchomią wszystkie imprezy i wszystkie dyskoteki i tam nie będzie wtedy pieniędzy na opłacenie prądu, bo właściciel na wpół już zbankrutował, no to wtedy będzie można tych latarek dużo odpalić i zrobić sobie takie party fluorescencyjne. I będzie widać pieczątki na wejściu do tych imprez. Tak, to jest zastosowanie właśnie tego UV. Albo będzie widać, nie wiem, jakieś ukryte napisy na ścianach, albo coś tam, albo krew, chyba ślady krwi też widać w UV, jakiejś tam zmytej krwi. Nie wiem, nie znam się, ale to UV jest akurat fajnym featurem i wydaje mi się, że dla niektórych może być przydatnym featurem, dlatego o tym informuję. Kolejna rzecz to gwarancja i gwarancja wynosi 5 lat. Gwarancję honorują chłopaki z militaria.pl. I to tam trzeba się do nich udać, bo oni są oficjalnym importerem Olighta w Polsce i to z nimi trzeba gadać, jak chcecie coś od Olighta nowego albo starego, albo trzeba coś naprawić. Jeżeli zaś idzie o cenę, to w styczniu 2021 roku ta cena jest gdzieś pomiędzy 40 a 50 zł. Stała cena to było 45 zł. Natomiast mi na promkach, mam nadzieję, że za 5 lat jak będziecie to oglądać, będą kolejne promki, udało się tę latarkę wyrwać za 33 zł. I jak sobie porównacie to 33 zł z ceną akumulatora, który może tutaj być zastosowany, czyli tego NiMH 900 mAh, to wychodzi porównywalna cena, a czasami nawet droższa. Więc to świadczy, że stosunek ceny do jakości jest fenomenalny w tej latarce i naprawdę warto ją kupić, jeżeli nie potrzebujecie, nie wiem, często doładowywać swojej latarki przez USB, bo tak często nie używacie. A tak się składa, że nauczony Olightami i1R dowiedziałem się, że wcale tak często tej latarki nie używam i one naprawdę na długo wystarczają, mimo że tych minut na tych akumulatorkach czy bateriach tak wcale dużo nie ma. Więc i tych paluszków nie będziecie tak często wymieniać. A paluszek zamiast akumulatorka może być pewnym rozwiązaniem na plus, ponieważ możecie nie mieć wszędzie ładowarki na świecie i gniazdka,
a paluszka zwykłego AAA czy 3A kupicie od Pakistanu po Meksyk i myślę, że zawsze się jakiś tam paluszek znajdzie za drobne pieniądze i ta latarka będzie funkcjonować i działać wtedy. I na samym końcu trzeba by było powiedzieć, czy tą latarkę warto kupić, czy nie. I powiem Wam tak, za 45 zł to się zastanówcie, bo możecie te i1R kupić, ale to wyjdzie w porównaniu, bo to już możecie mieć problem. Co wolicie, czy paluszki, czy akumulatorek, czy doładowywanie, czy tryby, czy ich brak. Natomiast za 33 zł to jest to latarka bezkonkurencyjna według mnie. Chyba że inni producenci mają podobne, jak Dorwę jakieś inne podobne, nie wiem, od Phoenixa, albo od True Night, albo od innego producenta, no to na pewno Wam o nich opowiem i wtedy sobie porównamy z tą. Ale za 33 zł latarka, która ma 90 lumenów, oryginalną diodę, 5 lat gwarancji, jest zrobiona z aluminium i można ją utopić i się nic nie stanie i w deszczu nie przestanie działać, no to ja uważam, że absolutnie warto brać, póki Chińczyki jeszcze tłoczą, póki robią i póki się nie zdecydowali ceny podwyższyć. I jak zwykle w tym miejscu zachęcam Was do zostawiania łapek pod moimi filmami oraz subskrypcji na kanale. Może przełamiemy jakoś ten algorytm YouTube i będę mógł docierać do większej liczby osób. Chociaż bardzo się cieszę, bo już mam ponad 300 subskrypcji na kanale, a rok temu to było, nie wiem, z 10. Zachęcam też do konstruktywnej krytyki, zachęcam też do poprawiania moich błędów w komentarzach. Upraszam tylko o to, żeby były kulturalne i na wysokim poziomie, w końcu dialog i wymiana myśli jest bardzo ważna. Znajdziecie mnie też oczywiście na Instagramie, na Twitterze, znajdziecie mnie też na fanpage'u tego kanału oraz na fanpage'u i na kanale Do Potęgi. A mi nie pozostało nic innego, jak tylko pożegnać się z Wami w tradycyjny sposób. Także pozdrawiam!